Hej, cześć, witajcie, z tej strony Benjamin Wolskich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Skyrima edycji specjalnej. Jesteśmy dalej w tych naszych najlepszych ruinach dwemerskich i... Falmer, który jest niewidzialny, najgorszy. No, jak na teraz, ale zobaczymy co będzie później, to jest masakra z nimi. Nienawidzę tych niewidzialnych. To jest, pamiętajcie, dużo zapisywania, już widzę. Ja już widziałem w moim poprzednim. Podaję się do tej gry. One zmieniają kolory, widzieliście to? Tak, nie przeszkadzaj mi. Patrzcie. Kurwa, kolejne. Od tego zwykłego to ja tutaj ściupię. Ale jest zielone. Były fioletowe takie. O, też takie jasne. Teraz zielone. Takie żółte. A było takie fioletowe jeszcze. To nie widzieliście. Z Falmerami ogólnie jest tak, że to jest troszeczkę jak można powiedzieć The Walking Dead. Bo Falmerzy mimo wszystko są zombiakami. Tak trochę można powiedzieć, bo to są dziczałe elfy, ale... No, nie przemówiłeś mi do rozsądku, więc coś jak zombie. No też zależy... Zależy jakie zombie, bo zombie jest milion. Zombie, nie zombie. Mogą być zombie jak z The Walking Dead, mogą być zombie jak z Resident Evil. O, fioletowe! Na to czekałem. Te fioletowe. Jak nie mam więcej jedzenia? Wody nie mam, pewnie, bo już wydoiłeś wszystko, więc alkohol pij. Jak nie mam wody, to piję browara, no proste. A jak nie mam browara, to nie piję wody. Ale to jest super efekt. Tak znika. Pyk, 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 pyk. No nie chcę. Kurwa, nie chciałem tego. Tego nie mogę podnieść, nie. Lidia! Kufry pozamykane wszędzie, tylko żebym sobie te moje wytrychy niszczył. To jest tylko po to. Dobra, tutaj mamy zjedzone. Dobra, jest spoko. Otworzymy. Wytrychy i złoto. To mamy otwarte, bo żeśmy sobie tam wcześniej otworzyli. Zróbmy save'a. O, i tu jest walka z mini-bossem. Bo on jest swój potężny. Widzicie? To jest napierdalaka, jakich mało. Big
Te to są napierdalaki nawet bez modów żadnych. Na zwykłych poziomach to też są napierdalaki. To jest wyższa szkoła klepania Benshiego. On będzie nad strzały podbijał. Ale sobie je pozbieramy. Tam widziałem, że ten drugi miał w ogóle bonitowe przy sobie strzały. Jakieś grzyby. Grzyb grzybowi nierówny. Tutaj brama. Tutaj kuferino. Sporo enchantowanych rzeczy jest w sumie. Tak mówię. 8 złota. No to grubo w tym kufrze. Sala, let's just get out of here. Hasn't there been enough death? Of course you want me to leave. Just waiting for me to turn. Dobra, ja patam. What was that? Gdybyście się chcieli ze mną napierdalać. And you thought I was just a pretty face. To stała. No dobra. Płoń wieśniara. Starczy zakrzewiony. A ty masz coś fajnego? Starski miecz skrytobójców. Papy, nic się nie przydało. Użyj krasnickiego mechanizmu. Di-di-di-di. Przejście gotowe. Czarna przystań, czyli tam, gdzie opowiadał nam ten ćwaczały gościu. Zapiszemy sobie tutaj. U niej jest największy wróg wojenny. Sfera z bojtami. Kurwa, pół życia. Jebaniec. Ja mam tyle na łuk. Mu tyle bije, on mi tyle bije. Pręt, bełty. Ja teraz mogę obełtać. Tu jeszcze jakaś chata, laboratorium polowe. No i tu jest taka chwila odpoczynku. Przywołanie chowańca, mniejsza ochrona, przywołanie zombie. Tu jak ktoś w ogóle nie szedł w maga i na przykład zaczyna grę i nie ma żadnych modyfikacji, to tu ma zwoje. Tu jest takie miejsce, żeby się po prostu dla głupoli dozbroić. No ale to normalnie dozbrojony poszedłby w takie miejsce. O, tu jest w ogóle, teraz dostaliśmy czarny kryształ, który jest zakazany, bo tam było dokładnie jakieś tam ze spętaniem. W te czarne chyba można było ludzkie dusze spętać? Coś takiego było z tymi czarnymi, dokładnie nie pamiętam. Nie widzę go, tam jest. Tutaj. O. Tego może na YouTube nie zobaczycie, ja mam trochę lepiej tej widoczności. Ale jak one są? O, chorus. One jak są, macie niższy poziom, to one są jako takie zwykłe robaki na ziemi. Jak macie wyższy, to one już latają, te chorusy jebane. Ja chciałem odzbierać rzeczy. Jeszcze strzały.
On zdał się wykluwać z tych kokonów, jak będziemy podchodzić. No powiem tak. No łatwo to tu nie ma. Najgorzej jest właśnie z tymi mechami, co jeżdżą o tej kulce i mańce. Bo takiego leśnego elfa to ja zapierdolę w sekundę. Wyśnieżnego. O, co sobie przywołał. Tam jest Horus. Ja tu mogę ich na samym skradaniu ich one-shotować. Dobra, jest wielki mech. We, tam pal gumę. Lydia! Lydia, tankuj! Uff, kurwe! Lydia, gdzie jesteś? Strasznie to jest dosyć głupie. Dobra, dało się to... W ostatniej sekundzie go depchnąłem, lol. Lidia, ty szmulo, gdzie ty jesteś? Nawet nie wiem, czy on jest od ognia, czy od czego, bo to taka para w sumie jest, nie? Jak go walnę w nogę, to się przewróci. Dobra, dostał w głowę. I zaraz się Lydia pojawi. Chyba nowe strzały masz przy sobie, tak? No trochę tych ebonowych teraz będzie. Ale co, strzał na ciebie namarnowałem? O, Falmer. Przez chwilę myślałem, że to Lydia. I to jednak ty, gnoju. Elfia strzała. Dobra. Lydia mi gdzieś zniknęła, jak zwykle. Dobra, zapiszmy tutaj, bo ja nie chcę z powrotem z nim walczyć jeszcze. Jeszcze raz nie chcę z nim walczyć, mam tego dosyć. Się tutaj udać, zobaczyć. Tutaj jest sekretny smok ogólnie do zabicia, który jest takim trochę easter eggiem. Ale Banshee wam pokaże, jak się go pokonuje. Nie wiem, gdzie jest Lydia. Nie wiem, gdzie jest Lydia. Jestem sobie truty. Poczekamy godzinę? Lidiuś. No ze mną wchodziła tam do tego pomieszczenia, lol. Nie wiem, gdzie ona poszła. Ja jej trochę rzeczy oddałem, więc ja bym chciał jej odzyskać, gro.
helikoptery wojenne, chodźmy. No, jest Lidia. Żeśmy spali ci w Merowie. O, super, nic tu nie ma. No, jest jeden Palmer. Generalnie to fajna lokacja. Tak zapytał mnie Palmery przyjadą. To nie razem ze tobą. Już tam nie wiadomo co robiła z nimi. Jak cię chwaliłem, tak teraz muszę cię zjebać, że jesteś bezużyteczna. Powinieneś ze mną chodzić i... O właśnie, mi kryć. Ja, jakieś miejsce tortur. Oni tu siedzieli i zabijali, tak? XD! Ja pierdolę, Lidia. Jesteś głupia. Ogólnie Dwemerowie wykorzystywali tamto tego smoka prawdopodobnie jako źródło światła albo jakiejś energii. Bo my musimy się dostać. Zobaczmy co jest tutaj jeszcze. Tam jest jeszcze jeden Centaurion do zajebania. Nie wiem czy to jest Centaurion, ale tak sobie go nazwałem i tak zostanie. O, tu są te zwykłe Horusy. Jeszcze nie rozwinięte. Najgorsze są te właśnie latające, nie dość, że są paskudne, to jeszcze biją dużo. W sensie to są bardziej chyba wytrzymalsze, mi się wydaje. Na tamte są szybsze i mogą latać. To jest zabawne, bo tutaj wszystko jest jako harvest. Z tego powodu, że można zbierać, czyli w sensie katakumby milczącego miasta, z chęcią tutaj podejdę. Trzeba wszystko zobaczyć. To jest za fajna lokalizacja. Jedna z moich w sumie ulubionych tutaj w Skyrimie, można powiedzieć. Dobra, co to są za kochliki? Ogniki. Jak to wybucha? O, to powinna być właśnie ich matka. Dobra, Lekin Jurat, myślałem, że już nie żyje. Dobra, ja zaraz wstanę i wyjebię jeszcze, bo tam... O, ty. Dobra. To jest jakieś źródełko wody. Tam są zniewoleni ludzie, którzy pracują dla Palmerów. Mi się teraz poty skończą. Tak to by mi jedzenie się trochę poregenerowało. Ciche ruiny. Sztom wojowników. Pułapka. Perek. A nie macie tu może jakiś mikstur życia? Się nie o, sługa Falmerów. Co oni tutaj przyszliście, debile? Was ratuję, musicie mówić stąd uciec.
cieszę zadowolenie, że mogę na nich pracować. Po co mam chociaż czymś? Złota macie trochę, no dobra. Też tyle. Jeszcze trochę mistur na zdrowie mam, bo coś tam robiłem te eliksiry, a długo ich nie piłem. Tędy się nie idzie. Tam jest pewnie jakieś przejście, dobra. Czyli możemy tak, możemy zabić jeszcze jednego tego wielkiego giganta tutaj. O, ja mówię o gigancie, a to normalny gigant jest. Oni tu mają wszystko chyba pod tą ziemią. Tutaj był chyba ten normalny nasz gigant. Ta jest. Prawdziwy Battle Royale. No i prawie całe życie jak zwykle, zwiększa zdrowie, przywraca 25 punktów, 24, dobra. Generacja zdrowa się przyspiesza, dobra. Centaury on napierdala. Ale Lidia tankuje. Dopóki jej nie zajebie ze strzały, to wygramy, bo ona to przeżyje. To nie zajebał właśnie. Nie, wstaje. Centauriony serio twardy jak nie wiem. Jak ja mam tutaj tyle damage'a na łuki. Dobra, zrobimy to inaczej. Czytamy i idziemy od niego. Szkoda, szkoda walczyć. Szkoda zachodu. No, tak powinno być. Chodź Lidia, uciekamy stąd. Myślałem, że jak tam dźwignie walnę, to on będzie do mnie miły. Ale czego ja tutaj oczekiwałem? Centauriony pojebane jakieś. Dobra, spróbujemy tutaj ściągnąć tego smoka jebanego. Jedz, zbierz mięso. Ludzkie mięso, ludzkie... What the fuck? Czy ja stałem się jakimś kanibalem? Ty, bo ja nie rozumiem. Ja nie mam żadnej modyfikacji wgranej na bycie kanibalem. Falmera nie mogę zjeść, ale człowieka już mogłem, tak? Czy mam jakąś chorobę? Falmer poison, osłabienie magii. No nie wiem, no mogłem po prostu zjeść człowieka. Dobra, oczyścimy trochę ten teren. Bo nie mów mi, że ty będziesz z Centaurionem. Centaurion za tobą poszedł i walczysz z Centaurionem. Hmm.
Dobra, mniejsza. Fus, było to kilka razy zajebać. O, wystarczył raz. I pojawia się smog, jak rzucicie w zrodach na to. Taki smog easter eggowy. Temu też chuja robimy. Czuję się tak bezużyteczny. Grając łucznikiem czuję się bezużyteczny. Będę musiał dużo, ale to dużo, więc jeszcze trzeba sobie wyrobić. No, przynajmniej się zbugował. Chociaż tyle. Myślę, że on chce Lidię zaatakować, ale Lidia jest na schodach i AI mu się pojebało. Co ty masz, elfie strzały, krzesłem ludzkie? Nic nie masz! Chyba warty byłeś. Cesarski miecz skryty w ulicy. Bądź tym, bądź tym. W sumie tamto można byłoby na enchanty wziąć, ale... No, robię dalej mi z tymi książkami. To dużo ważycie. Wemerskie pręty. Też trzeba wyjebać. Dajcie mi może duszę. Dobra, to jest zajebane. No, tamtego giganta nie budzimy, ale ja tu chciałem wejść do tych katakumb. Z gigantami już doma walczyłem i wystarczy, ich nie ma co budzić. Widać, że ci ich nie budzą, więc nie ma po co. Lidia, co ty tam robisz? To jakiegoś niewidzialnego Falmera żeś wyczuła. A stąd chcę powinien wyskoczyć, ale widzę, że nie chcę wyskoczyć. No, hala debatowa. Ale to w sumie falmerzy, jeżeli są tej słudzy tych falmerów, to oni tutaj muszą umieć się jakoś komunikować z innymi rasami. Oni nie są aż tak w naturze. Nie, to moja teoria o tym, że oni są zombie, legła w gruzach. Co to była lampa? Tylko dziwna. Spać. Pyk, na ziemię. I ich tam wszystkich zabić. Czarno wszystko. Dobra, jeszcze tutaj zobaczymy, co jest. Przepompownia.
Świadczy, jakbyśmy chodzili w szmatach, to uważaliby nas też za sługę. Taki trochę Metal Gear byłby wtedy. Padek, jestem martwy. Dobra, to... O, katakomby. Tam, gdzie miałem się udać, jeszcze zobaczyć. O ty kurwa. Nie widziałem przed... Uuu. Widzę, że my też powoli umieramy. Dobra. Wszystko. Pamiętajcie, każdą chorobę da się wyleczyć miksturkami. Ja się czujecie, jebie się milion mikstur. Ktoś was prawie rozpierdolił. Używacie mikstury. Będziesz to. Pierdolę wasze trucizny, kurwa. Pełna żeb srani. Żyła geodowa. Co to jest geodowa? Daj mi tej ten kilo jebany. Jak to nie mam kilofa ulubionych? A co sobie? Fajnie. No w sumie skąd się muszą te soldżemy brać, nie? Dobra, to w sumie jak oni są niewidzialni, to jak zauważyłem, że lepiej ich w tym mieczu napierdalać. Tam jest. Mi tutaj kurwa spłonąć od strzała. Właśnie, możemy liczyć tylko na to, że animacje nam się szybko wybiją. No i tutaj wychodzimy z tych katakumb w takim wypadku. O, i tu są jeszcze te... Te żyły. Spoko, soldżemy się przydadzą. Dobra, idziemy do czarnej przystani, wychodzimy stąd. Którędy, tędy. Nawet nie próbuj z tym echem walczyć. On se śpi, to się go nie budzi. Dobra, czyli mieliśmy przejść do tego miasta i w tamtą stronę. W takim wypadku, ale wiecie co? Bo w sumie tutaj pozwiedzaliśmy. Więc określimy to jako po prostu ta czarna przystań, a my wyruszamy dalej w fabułę w następnym odcinku, więc ja się z wami żegnam, cześć, na razie, pa pa!